Bardzo jest ciekawe czytanie znowu z proroka Izajasza. Mówi ono o takich trzech aspektach przyjścia Chrystusa na końcu tego czasu. Pierwszy aspekt to jest naprawienie świata, który jest zepsuty przez grzech człowieka. Drugim jest nawrócenie człowieka. Przygotowanie na to, żeby Pan rzeczywiście zastał świat i człowieka przygotowanym i pojednanym. I wreszcie trzeci aspekt to jest to, ażeby wszystko było poddane Jemu. Najpierw pierwszy tekst. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Ja czynię światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Drugi aspekt. Czy nie jestem Pan i nie ma innego Boga oprócz mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza mną. Nawróćcie się do mnie, aby się zbawić. Wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. I wreszcie jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zrzymali. W Panu uzyska swe prawo i chwały dostąpi całe plemię Izraela. Bóg poradzi sobie z tym światem, który jest nierozumny. Uporządkuje także ten świat, który został zniszczony przez człowieka, który został zmarnowany, który nie został doglądnięty tak jak trzeba. Ale człowiek musi sam odpowiadać za siebie i sam uporządkować swoje serce. Na tym polega nasza odpowiedzialność za nasze życie. Powracamy w tym połączeniu naszego losu i naszego serca ze światem do pierwszych stron Biblii, gdzie Bóg bardzo wyraźnie mówi, że z powodu grzechu człowieka została ziemia przeklęta, że ziemia obróci się przeciwko człowiekowi. Przeżywamy dziś także takie nowe podejście do grzechów, które by można było nazwać ekologicznymi. Mówimy o nawróceniu ekologicznym. Ono jest potrzebne, ale biada człowiekowi, gdyby tylko to nawrócenie ekologiczne, szacunek wobec świata, powstrzymanie się od przemocy wobec zwierząt, gdyby tylko to wyjął z całego orędzia Bożego o nawróceniu i o przyjściu Pana. Byłby taki człowiek podobny do tych, którzy przejęli się wezwaniem proroków do wprowadzenia sprawiedliwości, zapomnieli o miłosierdziu i odwołali się do ideologii, czy to socjalizmu, czy później komunizmu, żeby na siłę, przemocą, niesprawiedliwie wprowadzić sprawiedliwość. Czekamy więc na to, ażeby Pan przyszedł, abyśmy my byli przede wszystkim przygotowani także i z tym naszym nawróceniem ekologicznym, z troską o świat, który został nam powierzony. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.